Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska przywitała w 2024 roku 96 nowych lekarzy stażystów. Mimo że staż zawodowy jest niełatwą drogą, niesie ze sobą wiele korzyści. Dlaczego warto trafić pod skrzydła Warmińsko-Mazurskiego Samorządu Lekarskiego? Pani prezes, radosny dzień, przywitanie nowych twarzy, nowych stażystów dołączających tutaj poczet lekarzy do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Jak wygląda sytuacja w tym roku? Ilu właśnie lekarzy stażystów dołącza, ale też może jak wygląda sytuacja statystycznie porównując do poprzednich lat? W tym roku witamy prawie 100 osób, dokładnie 96 lekarzy, lekarzy dentystów, którzy rozpoczynają właśnie swój staż podyplomowy. Jest to naprawdę taka satysfakcjonująca liczba. W zeszłym roku mieliśmy minimalnie więcej, ale to są takie dwa jakby najbogatsze roczniki, bo w poprzednich latach stażystów było 60 osób, 70, także teraz faktycznie przybywa do nas więcej osób. Co jest Pani zdaniem takiego przyciągającego w naszym regionie, w Warmii i Mazurach, ale też generalnie tutaj jakby w samej ofercie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej? Są to nie tylko warunki przyrodnicze, ale domyślam się, że też oferta ta rozwojowa, edukacyjna i przede wszystkim zawodowa jest, jak się domyślam, bogata. Mam nadzieję, my się na pewno staramy jako samorząd. Osoby, które teraz zaczynają staż, no jeszcze nie ma takiej pewności, że w ogóle zostaną później po tym rocznym stażu u nas, chociaż będziemy ich kusić, żeby wybrali ten region. Dla młodych osób bardzo ważne jest później miejsce pracy, możliwość kształcenia, rozwoju zawodowego, dostępność miejsc rezydenckich do robienia wymarzonej specjalizacji. Tego my akurat jako samorząd, no, tych warunków pracy dla nich nie stwarzamy, to jest jakby piłeczka po stronie szpitali i innych jednostek, które zatrudniają lekarzy, ale też oczywiście prosimy ich, namawiamy, żeby te warunki stwarzali jak najlepsze. My jako samorząd oczywiście mamy bogatą ofertę dla naszych członków, dla wszystkich członków, również dla tych nowo przyjętych, dla lekarzy stażystów. Jest to oferta szkoleniowa w ramach kształcenia podyplomowego, liczne konferencje, kształcenia, kursy praktyczne, nie tylko. Mamy też bardzo rozbudowaną stronę pomocy socjalnej osobom potrzebującym. Dla młodych lekarzy mamy nagrody za najlepsze publikacje, mamy nagrody za najlepiej zdany egzamin końcowy, jeśli ta osoba zostanie na naszym terenie. Także no, też mamy bogatą ofertę integracyjną, muzyczną, chór, zespoły rockowe, Escola Pro, które organizujemy, spotkania integracyjne, spływy kajakowe, pikniki rodzinne, no dużo tego jest. Czy właśnie zarówno jako prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, ale też jako niezwykle doświadczony lekarz stomatolog, chciałby Pani przekazać może jakieś rady, bądź jakieś takie właśnie życzenia dla, no, dla, że tak powiem, świeżego rocznika? Życzenia jak dla wszystkich są oczywiście zdrowia i szczęścia, ale też takiej właśnie możliwości spełniania się, zachowania tego równowagi, balansu między życiem zawodowym, a również rodzinnym, towarzyskim, bo to wszystko jest ważne i to też wpływa jako profilaktyka grożącego nam wypalenia zawodowego. Także, żeby, no oczywiście trzeba się uczyć i rozwijać i pracować, ale w tym poświęceniu aż tak nie zatracić się i czerpać radość z życia. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv